Szanowny Panie Marszałku, Panie i Panowie Posłowie, Panowie Ministrowie. Skazany prezentuje bardzo głęboki poziom psychopatologii. Analizując wzorzec behawioralny popełnionego przez niego przestępstwa, należy sklasyfikować go jako sprawcę preferencyjnego, sadystycznego. Ukierunkowanie popędu seksualnego na niewłaściwy obiekt oraz specyfika realizowanych względem niego zachowań sugeruje poważny, utrwalony i głęboki poziom dewiacyjności. Prezentowana przez osadzonego niechęć do podjęcia faktycznej, a nie tylko spełniającej formalne kryteria terapii wskazuje, że osadzony nie poddaje własnych dewiacyjnych tendencji jakiejkolwiek refleksji. Zdaniem opiniujących z uwagi na strukturę charakterologiczną skazanego i poziom prezentowanych przez niego zaburzeń należy postulować konieczność poddania go długoterminowym oddziaływaniom terapeutycznym także po odbyciu kary pozbawienia wolności. To rys psychologiczny wykonany na prośbę Rzecznika Praw Dziecka w stosunku do sprawcy czterech brutalnych zbrodni popełnionych na dzieciach. Ten zegar tyka. To jest bomba z opóźnionym zapłonem, która w najbliższym czasie może wybuchnąć. A takich osób mamy jeszcze 158. Które po kolei mogą, opuszczając zakłady karne, wracać do rzeczywistości, ich rzeczywistości, rzeczywistości niebezpiecznej dla dzieci, dla społeczeństwa. Ja z ogromnym zadowoleniem witam zaproponowane rozwiązania odnoszące się do sprawców przestępstw przeciwko zdrowiu, życiu lub wolności seksualnej, którzy mimo niekiedy długotrwałego pobytu w zakładzie karnym w dalszym ciągu stanowią zagrożenie dla społeczeństwa z uwagi na charakter lub nasilenie zaburzeń psychicznych. Mają one szczególne znaczenie dla ochrony dzieci, które z uwagi na wiek są szczególnie bezbronne wobec działań pozbawionych skrupułów ludzi, pragnących ze względu na posiadane zaburzenia zaspokoić w bezwzględny sposób swoje egoistyczne potrzeby. Odnosząc się do przewidywanej dyskusji o granicach ochrony praw człowieka i wzajemnych relacjach pomiędzy wartościami chronionymi w podstawowych dokumentach z tego zakresu, pragnę przypomnieć, że dzieci otoczone są specjalnym standardem ochrony, który odnosi się także do ich praw. Wyraża się on już w preambule do Konwencji o prawach dziecka, w której wskazano, że dziecko z uwagi na swoją niedojrzałość fizyczną oraz umysłową wymaga szczególnej opieki i troski, w tym właściwej ochrony prawnej. Prawo dziecka do środków ochrony właściwych z uwagi na status małoletniego wyrażone zostało także w artykule 24 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, zaś w artykule 10 Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych zawarto zobowiązania państw, stron do podjęcia specjalnych kroków w celu zapewnienia ochrony i pomocy wszystkim dzieciom. Powyższy standard i odpowiadające mu zobowiązania państw należy odnosić do dziecka rozumianego zgodnie z artykułem 1 Konwencji o prawach dziecka jako każdej istoty ludzkiej w wieku poniżej 18 lat, chyba że zgodnie z prawem odnoszącym się do dziecka uzyska ono wcześniej pełnoletność. Zestawienie przedstawionej definicji i postanowień wymienionych dokumentów prawa międzynarodowego pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, że dziecko z uwagi na swoją niedojrzałość psychiczną i fizyczną nie jest w stanie w sposób samodzielny bronić swoich dóbr i interesów, w tym swoich praw. Z tego też względu na państwie spoczywa szczególny obowiązek udzielenia dziecku wsparcia i ochrony nie tylko w procesie korzystania z przynależnych mu praw, ale również w procesie stanowienia prawa pozytywnego, które wymieniony wyżej standard konkretyzuje, wprowadzając do systemu prawa krajowego stosowne nakazy lub zakazy chroniące dziecko przed nadużyciami, wyzyskiem, zaniedbaniem i innymi formami zagrożenia, w tym przed wykorzystywaniem seksualnym. Obowiązek ten spoczywa na państwie aż do uzyskania przez dziecko 18 roku życia, chyba że zgodnie z prawem krajowym osiągnie ono wcześniej.
W tym kontekście pragnę wyrazić przeświadczenie, że dziecko z uwagi na niedojrzałość psychiczną i fizyczną nie jest w stanie w sposób samodzielny, odpowiedzialny dokonywać oceny zagrożenia w sytuacji kontaktu z osobami, które z uwagi na zaburzenia psychiczne stwarzają zagrożenie dla jego zdrowia, życia lub wolności seksualnej. Tym bardziej dzieci nie są w stanie z rozeznaniem podejmować decyzji, które uchroniłyby je przed nieodwracalnymi, negatywnymi skutkami działania tych osób, wykraczającymi daleko poza okres dzieciństwa. Wobec tego stoję na stanowisku, że niezagwarantowanie dziecku możliwości ochronnych, których ustanowienie istnieje dzięki działalności legislacyjnej Sejmu, należałoby uznać za rezygnację państwa z wypełniania pozytywnych obowiązków wynikających z aktów międzynarodowego prawa ochrony praw człowieka, a mających na celu zapewnienie dziecku szczególnej ochrony. Dostrzegając konieczność podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia środków postpenalnych wobec sprawców najcięższych zbrodni oraz sprawców przestępstw popełnionych w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych, już 6 września 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do ministra sprawiedliwości z prośbą o podjęcie zdecydowanych kroków w tej materii. W powyższym wystąpieniu rzecznik poruszył szeroko komentowaną w mediach sprawę seryjnego zabójcy pedofila Mariusza T., który 11 lutego 2014 roku opuści zakład karny w związku z upływem kary pozbawienia wolności. Analiza opisanego przypadku zainicjowała refleksję nad działaniami profilaktycznymi i postpenitencjarnymi, jakie można było by wdrożyć w stosunku do Mariusza T., ale także i innych sprawców popełniających przestępstwa w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych. Rzecznik Praw Dziecka dostrzegł konieczność wypracowania w oparciu o wskazany przypadek metod pomocy dla sprawców przestępstw tego rodzaju, które można byłoby przenieść na grunt innych przypadków o tożsamej etiologii, których skuteczne realizowanie miałoby na celu budowę poczucia bezpieczeństwa społecznego. Intencją bowiem Rzecznika Praw Dziecka jest ochrona społeczeństwa, w tym przypadku najmłodszych i bezbronnych. Minister Sprawiedliwości w swojej odpowiedzi z 9 października poinformował rzecznika, iż zna powyższy problem i od lat dąży do takiego kształtowania przepisów prawnych w zakresie kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego oraz kodeksu karnego wykonawczego, aby wobec sprawców najcięższych zbrodni oraz sprawców czynów zabronionych popełnianych w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych tak kształtować kary, środki zabezpieczające oraz proces odbywania kary zmierzające do reedukacji sprawców, aby w maksymalny sposób chronić zarówno społeczeństwo, jak i osoby bezpośrednio pokrzywdzone przestępstwem. Ponadto minister sprawiedliwości, za co serdecznie dziękuję, zapewnił rzecznika, że podejmie prace legislacyjne mające na celu stworzenie prawnych możliwości zastosowania wobec osób, które dopuściły się najcięższych zbrodni, środków izolacyjnych i nieizolacyjnych po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności. Ja dziękuję, że dzisiaj z tego miejsca mogę powiedzieć, że ta obietnica jest w trakcie spełniania. Spełnienie tej obietnicy i decyzja Wysokiej Izby nie tylko w ustanowieniu najlepszych przepisów prawa, ale szybkiego ustanowienia tych przepisów pozwoli na zabezpieczenie i nienarażanie na bezpośrednie niebezpieczeństwo zagrożenia życia, nie tylko zdrowia, ale życia wielu dzieci. Ten zegar cały czas tyka i chciałbym, żeby to tykanie tego zegara, które widzę, że dzisiaj jest bardzo słyszalne na tej sali, mobilizowało do dobrej, konstruktywnej, niepolitycznej debaty nad tematem, który jest niezwykle poważny, ważny dla całego naszego państwa. Jako Rzecznik Praw Dziecka upominam się o tych, którzy będą najbardziej zagrożeni w razie sytuacji opuszczenia przez kogokolwiek
z tych osób zakładu karnego. Nie wolno nam czekać na to, aż popełnią pierwsze przestępstwo, żeby można było ich znowu osądzić i wymierzyć kolejną karę. Dlatego Państwu posłom i Ministerstwu Sprawiedliwości bardzo dziękuję za podjętą inicjatywę. Ze swojej strony deklaruję, że Rzecznik Praw Dziecka będzie na każdym etapie tego procesu legislacyjnego uczestnikiem i osobą, która będzie zgłaszała także swoje postulaty i dopingowała do tego, żeby tę słyszalność tego tykania mobilizowała nas wszystkich jeszcze bardziej. Dziękuję bardzo.